Przedostatni odcinek naszej kariery FC Barceloną, aż się łezka wokół kręci, ale to nie koniec przygód prawdopodobnie w PS-ie. Dzisiaj zagramy oczywiście finał Copa del Rey, ale zanim to musimy zagrać ten jeden mecz La Liga, dlatego myślę, że absolutne rezerwy, why not? Puszczamy wszystkich, którzy siedzieli na ławce. Cały mój pierwszy skład musi odpocząć na bardzo ważny mecz finałowy. A więc taki to jest skład calusieńki skład rezerwowy. Reszta odpoczywa, gramy u siebie, kick-off, lecimy dzisiaj dwa mecze, tak jak ustalaliśmy w poprzednim odcinku. A w następnym, ostatnim już odcinku tego sezonu będziemy grali finał Europa League z Manchesterem United. Już zacieram rączki, nie mogę się do niego doczekać. I oczywiście final fixture, czyli ostatnia kolejka La Liga. No i pewnie zrobimy tam jakieś podsumowanie całego sezonu, jakieś statystyki, jakieś tam różne wyniki, liczby. Ja lubię patrzeć sobie zawsze na koniec na takie pierdółki, kto ile tam strzelił, kto ile podań miał. A sobie tam popatrzymy wszystko, co się będzie dało po całym sezonie. Długi sezon, choć zleciał naprawdę bardzo szybko. O, Rafinha, to było trochę crazy, ale mimo wszystko niezła akcja. Teraz to już wszystko jedno z tym meczem. Możemy przegrać, możemy wygrać. Miejsce w La Lidze mamy zapewnione już drugie. Real niestety pierwsze. Nie wiem, czy Atletico ma zapewnione trzecie. Ale raczej wątpię, żeby spadło z trzeciego miejsca. Ale gol! Wow! Się zastanawiałem, jak zrobić pułapkę upslajdową, a mi chłop ładuje takie piękne coś. Ja muszę to powtórce zobaczyć, bo to była przepiękna bramka. Wow. No to przegrywamy, no. Do połowy 0-1, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że się bardzo staram, bo nie staram się praktycznie w ogóle. Oj, ale piła. Tylko czy Angel Alarcón to strzeli? No strzeli, a czemu ma nie strzelić? 1-1. Jest Kessi! 2-1. To chyba nawet nie będzie remisu w tym meczu, tylko wygrana. Nie wiem, czemu się cieszę, naprawdę. Koniec. Wygrywamy. Totalnie rezerwowy skład się spisał, ale to jeszcze chuj. Każdy czekał na ten mecz z Realem Madryt, który nadchodzi właśnie teraz. Finał Pucharu Króla, Copa del Rey. Jeżeli go wygram, to znaczy, że super puchar będziemy grali w następnym, znaczy teoretycznie gralibyśmy super puchar znowu z Realem. Wszyscy wypoczęci. W sumie nawet cały ten skład rezerwowy jest wypoczęty, bo tydzień aż od tego meczu minął. No nic, wszystko jest gotowe. Real Madrid kontra FC Barcelona. Finał Copa del Rey. Lecimy. Ja to chcę wygrać, ja to bardzo chcę wygrać. I ten mecz, ale nie wiem, czy jeszcze bardziej nie chcę wygrać właśnie tego Europa League z Manchesterem United. To jest świetna okazja, żeby się zrewanżować, ale zrewanżować za rzeczywisty obraz meczu. No nieważne. Póki co zajmijmy się tym meczem, gramy z Realem Madryt. Graliśmy już o finał z Realem Madryt, przecież w pierwszym odcinku to było, a teraz już prawie w ostatnim, przedostatnim odcinku gramy znowu o finał Benzema. Już było groźnie. Ja tylko przypomnieć chcę, że przejebaliśmy obydwa mecze w La Lidze z Realem. I u siebie, i na wyjeździe. Obydwa mecze były o lidera i każdy przegrałem. Może gdybym wygrał te mecze, lider byłby inny, ale niestety no Real mnie zniszczył. Tak samo jak póki co niszczy mnie teraz, 9 minuta. Druga groźna sytuacja. Oj, Benzema! Kurwa! Ale oni grają. Ależ dobre zagranie, Fati! No tylko właśnie, co teraz? No i chuj. Faul! Panie sędzio, ja chcę faul, bo w tym miejscu coś nie coś potrafię, czy będzie? Nie będzie. Chujnia. Jeszcze raz. Ładuję tam po nich. O ja pierdolę. Co ja odwaliłem najlepszego? Ter Stegen, dziękuję ci bardzo. 0-0 do przerwy. Co jest emocjonujące. Ja wiem, że tutaj jest dosyć wyrównany mecz. Ja wiem, że tutaj nie miałem za dużo strzałów na bramkę, ale jestem cały czas pod bramką Realu Madryt. Real Madryt miał mega dużo sytuacji takich, w których powinien być gol, ale nie ma, bo mnie ratuje Ter Stegen. Ale ja też non stop siedzę u nich w polu karnym, może tego nie pokazuję, no bo nie ma zbytnio co pokazywać, bo ja próbuję znaleźć miejsce do uderzenia, ale nie udaje mi się to i wybijają. No, ale powiedziałbym, że jest wyrównany mecz. Ale piła do Rodrygo.
Dobrze, że zdążyłem wrócić, ale też nie do końca. Dobrze, przecina obrońca. Pięknie, De Jong! 1-0, co za gramka! Poskurczybyk, takie to klasa światowa, nie? A właściwie podanie tutaj, klasa światowa. Bramka to bramka, ale podanie... Spójrzmy, no, piękne. Courtois na ziemi. Myślę, że teraz możemy się troszkę cofnąć, jak już mamy 1-0. Te finały się rozgrywa taktycznie. Co za debil. Ferrana Torresa wpuszcza, w ogóle overall mu się zmienił, ma 85. Chyba jak zaczynaliśmy sezon, to miał 83. Także konkret. O, i teraz piła do Ferrana, pięknie. Ferran, rozegranie do Lewandowskiego. Roberto! Kurwa. O Jezus Maria, co tu się w ogóle działo? Co tam robi Roberto? Coś mu się pojebało. A Christensen co tu robi? Kurwa, ty. Ja pierdolę. To ja tego nie widziałem. Ronald Araujo we wchodzi, ale może jeszcze damy Franka Kessiego tutaj. I Alexa Balde. Jakieś tam zmianki takie bardziej defensywne. Kurwa, miałem piłkę i... Już jej... Oj! Asensio! 1-1. Kurwa, wyłączyłem... zrobiłem przerwę w takim momencie, że straciłem piłkę. No pewnie bym jej nie stracił, ale... Wszystko źle, kurwa. Ten Roberto mi do pola karnego wbija, se strzela. Christensen biega jak Ronald Araujo miał. No nie zauważyłem go tego, akurat mój błąd. No i mój błąd, że wyłączyłem w takim momencie, że mi zabrali piłę i poszła dzida. No to jest ciekawiej chociaż. Zaraz tu cały mokry będę. O ty chuju jebany. Eden Hazard, proszę cię. Boże, i to by był już ten. Dramat, to by był koniec. Eden Hazard by mi załadował bramkę. To by był mój definitywny koniec kariery menedżera. I ja nie mówię tutaj, że ja bym nie chciał pograć, tylko po prostu wszyscy skreśliliby mnie, jakby mi Hazard strzelił bramkę. No ale... Ale nie strzelił, wszystko jest jeszcze w moich rękach. Dogrywka! No dobrze, nie zmieniam nic. No nie chcę Rafinhi wstawiać, mógłbym, bo jest zmiennikiem... Teoretycznie na papierze niezłym, ale słabo mi się nim gra i chcę zostawić Dembele. Ty, Mariano wpuścili, oni są poważni. Benzemę zdjęli, Viniciusa i wszystkich. Na napadzie gra teraz trio Asensio, Mariano i Hazard. No ale styl gry się nie zmienił, cały czas są koksami. No kurwa, zobacz! Co oni robią, ty, jaka piła? Asensio, dobra, siemanko. No i koniec. Pierwszej połowy dogrywki. Oj, chyba wszystko wskazuje na karne. Ale karne będzie mi strasznie ciężko wygrać. To będzie wręcz niemożliwe. Nie, nie, nie. Hazard, proszę, kurwa. Ale to byłby wstyd. Ale chcę jedną rzecz sprawdzić. Chciałem sprawdzić, czy Dembele dobrze strzela rzuty karne, bo wiem, że Rafinha dobrze strzela. Dobra, stawimy Rafinha na rzuty karne tak po prostu. Dembele i tak już wyczerpany. Ja nie wiem, czy Dembele dobrze strzela karne, ale już chuj tam. Jest! W ostatniej minucie. Ter Stegen, kocham cię, naprawdę. Jeszcze rzut rożny. No i koniec. Mamy rzuty karne. Finale Copa del Rey. Nic nie mogło gorszego mnie dzisiaj spotkać, naprawdę nie mogło. Oj, Jezu. Jak my to ustawimy? Nie wiem, czy dawać Roberta jako pierwszego. Może zagramy, żeby był czwarty? Dobra, Robert, czwarty jesteś. Pierwszy Ferran Torres, taki niepewny. Tak zróbmy. Tylko ten piąty mi się tu nie podoba, bo Frankie de Jong, ale on dobrze karnych nie strzela. Nie wiem, czy te kondycje też mają znaczenie. Lecimy. Okej, rzuty karne. El Clasico w finale. Emocjonujący to jest mecz. Nie zapomnę go nigdy. Chociaż jak przegram, to będę próbował zapomnieć jak najszybciej. Jeden za Hazard. Eden Hazard. Ja wszystkie karne, jakie mi strzelano w tym sezonie, i chyba dwa były, wszystkie wybroniłem. Jest, nie ma! Eden Hazard! Nie trafia poprzeczka. Dobrze, jest. Jest w porządku. I teraz strzelimy w lewo. Mocno dosyć. Ferran Torres? Po co ja się cieszyłem? Asensio, ja się rzucam znowu w lewo. Niestety 1-0. Rafinha. Znowu strzelam w lewo.
No patrz, kurwa jebana. Bramkarz się zawsze rzuca tam, gdzie ja strzelam. To jest niesamowite. Mariano Diaz. Dobrze, chociaż się dobrze rzuciłem. Ale ja bym chciał po ziemi strzelić, ale ja wiem, że tu nie da rady, bo on się dobrze rzuci. Kessie. Za lekki strzał wyjmie to. Aj, nie rzucił się tam! 1-1. Toni Kroos. Ja jeszcze raz w lewo. A, chciałem w prawo. Dobra, Robert. Robert. Musisz to strzelić. Cała Hiszpania patrzy, kurwa. Trochę lekko to zrobię. Dobrze. Jezu, ale mi serce bije. Valverde. Prawo. A, kurwa, ale okno dał. Frankie de Jong. No nie wiem, no też chyba muszę... Oj, nie fajnie te kółko wygląda. Strasznie mocno jest. O kurwa, to żem dał. No to teraz się módlmy, że to wsiądzie. Jest! 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 O Jezu! Ale far. Dobra, nie wiem kto to strzela. No niestety, jakiś Hendrix, nawet go nie znam. Pedri. No tu jeszcze gorzej to wygląda. Po ziemi? Nie. Pedri, proszę. Koniec. Przegrywamy. Fajna piosenka, ale co z tego? Trochę mi smutno, ale przynajmniej mecz udany, myślę. Dużo się działo i bardzo fajnie mi się to grało, ale trochę się załamałem, nie powiem, ale przed nami jeszcze mecz z Manchesterem United i tam się dopiero będzie działo, tak myślę. No zawsze boli przegrany finał. Chciałem wygrać, ale nie udało się. 4-3 w rzutach karnych. Pedri nigdy mnie nie zawodził w tym całym sezonie i zawiódł mnie teraz, ale ja mu się nie dziwię. Ten skurczybyk lata po tej bramce, to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby rzut karny tutaj wygrać w tej grze. Chyba, że nie wiem, na niższym poziomie trudności jest dużo łatwiej. No niestety, Real Madrid wygrywa Copa del Rey i Real Madrid wygrywa Super Puchar Króla. Czyli co, ze sobą teraz będą grali w Super Pucharze Króla? Nie wiem, choć się domyślam, pewnie nie. Jeszcze konferencja prasowa, jest Robercik. Co powiem swoim graczom? Bawcie się futbolem? Będziemy grać swoim stylem grania w piłkę. Nie zostawiajcie nic na boisku. Czemu mamy nic nie zostawiać? Trochę chyba, że źle tłumaczę, ale według mnie powinni zostawiać krew i pot. Gramy swoim stylem i chuj. Ja jeszcze chętnie zobaczę, jaki oni skład mają w tym Manchesterze. Oczywiście mecz gramy w następnym odcinku, to będzie już ostatni odcinek tego sezonu. No i prawdopodobnie później zaczniemy karierę reprezentacją Polski, ale zanim to... No ten napad wygląda strasznie słabo. Mason Greenwood, który nie ma nawet twarzy tutaj, Weghorst i Marcus Rashford. Z tyłu jest już trochę lepiej, bo Harry Maguire i David De Gea. Oj, to będzie ciekawy mecz. Nie, szczerze, na papierze ten skład wygląda tak strasznie słabo, jeżeli mam być szczery. Nawet te overale są strasznie niskie. No nie wiem, ale będzie ciekawie. Liczę na dobry rewanż. Barcelona odpadła w rzeczywistości z Manchesterem United w Lidze Europy. A my teraz wyjebiemy ich z finału. Taką mam nadzieję. Za dzisiaj dziękuję. Fanom Realu gratuluję wygranego finału Copa del Rey. Mówię to bez sarkazmu. I widzimy się w następnym odcinku, ostatnim odcinku sezonu. Siemanko.